No, jeszcze raz nawiązując do teologii Gustavo Gutierreza, założyciela tego nurtu, trzeba powiedzieć, że on, choć najbardziej rozpoznawalny i najbardziej znany z teologów wyzwolenia, no to nie był ani jedyny, ani nie najbardziej znaczący w poszczególnych krajach. On był ważny w Peru, gdzie działał, w Limie, był ważny w Stanach Zjednoczonych, w Europie, gdzie głosił wykłady, gdzie był rozpoznawalny, dostawał nagrody. Jednak chciałbym na koniec tej przygody z teologią wyzwolenia opowiedzieć o postaciach, które bardzo mocno wpisały się w poszczególne kraje Ameryki Łacińskiej, którzy dzisiaj dzięki właśnie papieżowi Franciszkowi stają się znani również w skali globalnej. Dlaczego tak się stało dopiero teraz? Wydaje mi się, i to warto przy tej okazji omawiania teologii wyzwolenia sobie jasno uzmysłowić, że każdy z papieży, zwłaszcza papież, który rządzi Kościołem przez dłuższy okres czasu, wnosi na swój urząd również swoją wrażliwość i swoją teologię, którą wyniósł z czasów pracy w swoim kraju. I niewątpliwie papież Polak, Karol Wojtyła, przez to, że urodził się w Polsce, że przeżył większość swojego życia właśnie nad Wisłą, to w momencie, kiedy został papieżem w 1978 roku, od początku zaczął mówić z tej polskiej perspektywy, a zwłaszcza przyjeżdżając do Polski, chciał dowartościować niejako tradycję Kościoła Europy Środkowo-Wschodniej. Najskuteczniejszym sposobem poszerzania znajomości Kościoła lokalnego jest w tradycji Kościoła katolickiego ogłaszanie świętych i błogosławionych. I właśnie to robił Jan Paweł II, który bardzo dużo Polaków wyniósł na ołtarze. I nie ma potrzeby o tym mówić, bo są to rzeczy dobrze znane. Natomiast można powiedzieć, że teologia wyzwolenia i to, co się działo w Ameryce Łacińskiej, to było dla niego mniej ważne. Wręcz postrzegał to, jak widzieliśmy przy okazji Gustavo Gutierreza, jako pewne zagrożenie czy niebezpieczeństwo dla Kościoła powszechnego. Gdy papieżem został Jorge Maria Bergoglio, on pierwsze, co zaczął robić, to właśnie przypominać tych niezwykle zasłużonych hierarchów, teologów latynoamerykańskich. Jednym z pierwszych jego gestów było wszczęcie procesu beatyfikacyjnego zamordowanego w 1980 roku arcybiskupa Oscaro Romero w San Salvador. I w istocie w 2015 roku go beatyfikował i potem 3 lata później go kanonizował. W ten sposób Kościół powszechny zdał sobie sprawę, że Oscar Romero, będąc kojarzony z teologią wyzwolenia, nie stanowił jakiegoś zagrożenia dla Kościoła, ale wręcz przeciwnie, był w tym nurcie głoszenia Ewangelii, poszerzania Ewangelii i tak dalej. I przez to swoje wytrwałe, wierne głoszenie Chrystusa w kraju nękanym konfliktami zapłacił najwyższą cenę. Podobnie mniej znany, ale również znaczący jest jezuita Ignacio Ellacuría, który wraz z innymi jezuitami i nawet z osobami świeckimi został zamordowany w tym samym San Salvador 9 lat później, w 1989 roku.
I o tym właściwie bardzo mało wiedzieliśmy w Polsce. Ja akurat byłem w tym czasie za granicą w Niemczech i tam La Curia i inni jezuici byli bardzo dobrze znani, więc o tym się od razu bardzo dużo mówiło, ale nie zyskało to na należnego rozgłosu i tak naprawdę bardzo mało ludzi o tym wiedziało. No a teraz właśnie dzięki temu, że papież z Argentyny jest odpowiedzialny za cały Kościół, również proces beatyfikacyjny Ignacio e la Curii się rozpoczął w zeszłym roku, w 2023, a jego imieniem są nazywane katedry w różnych częściach świata, zwłaszcza katedry teologii. Sam miałem okazję poznać jednego takiego teologa w Waszyngtonie na Georgetown University, który właśnie był kierownikiem takiej katedry i myśl zamordowanych męczenników była tam popularyzowana. Na szczęście teologia wyzwolenia to nie tylko męczennicy, ale to również wybitni myśliciele, teologowie, którzy do dzisiaj swoje dzieła piszą. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Leonardo Boff, brazylijski teolog, którego myśl była dyskutowana w latach 70. i 80., ale przede wszystkim był on atakowany przez Watykan jako nieortodoksyjny teolog. No i to napięcie doszło do takiego wysokiego stopnia, że ostatecznie Leonardo Boff zdecydował się na wystąpienie z zakonu, bo był franciszkaninem i ostatecznie zerwał z kościołem. Ale od kiedy właśnie papież Franciszek jest papieżem, okazuje się, że te mosty zerwane w latach 80. po 40 latach są na nowo budowane i wiadomo, że Leonardo Boff bywa w Watykanie, inspirował jedną z encyklik, tak zwaną zieloną encyklikę papieża Franciszka, Laudato Si, i jego teologia, zwłaszcza ta teologia ekologiczna, bardzo mocno jest obecna w pontyfikacie i w nauczaniu papieża Franciszka. Chcę jeszcze powiedzieć o jednym charyzmatycznym biskupie, Helderze Camera, również Brazylijczyku jak Leonardo Boff, który był bardzo rozpoznawalny w swoim czasie właśnie jako biskup ubogich. Ale był on w czasach pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI marginalizowany, a w tej chwili znowu rozpoczyna się jakby jego powrót przez rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Prawdopodobnie niebawem usłyszymy o jego beatyfikacji, także poszerzy grono patronów nad teologią wyzwolenia obok Oscara Romero i innych, którzy już tego zaszczytu bycia na ołtarzach dostąpili. No i ostatni myśliciel, teolog, do dzisiaj pracujący, choć ma już 85 lat, jest rówieśnik Leonardo Boffa, José Jon Sobrino. Wspominam o nim dlatego, że on również miał duże kłopoty z Kongregacją Nauki Wiary, był wzywany na dywanik, jego książki były krytycznie oceniane, ale dzisiaj jego książka Jesus Liberador, czyli Jezus Wyzwoliciel, znowu jest traktowana niemalże jak podręcznik i widziana jest w tym nurcie właśnie coraz popularniejszym teologii nie tylko ortodoksyjnej, ale wręcz wiodącej i obowiązującej. Więc chcę na koniec powiedzieć, że jest coś optymistycznego właściwie w Kościele, bo pewne nurty, jak teologia wyzwolenia, które jeszcze nie tak dawno były postrzegane z ogromnym podejrzliwością, w tej chwili weszły do głównego nurtu i być może również tak będzie kiedyś z postsekularyzmem, który zostanie włączony do namysłu Kościoła nad jego miejscu w przestrzeni publicznej.
no i z wieloma innymi, ale o tym może w najbliższym czasie sobie też porozmawiamy.